Jest to zmiana polegająca na wprowadzeniu nowoczesnych funkcjonalności i możliwości wykorzystania dowodu osobistego jako szeroko pojętego narzędzia elektronicznego, narzędzia identyfikacji, usług medycznych, ponadto możliwość przekraczania granic. Nowoczesny dowód osobisty będzie wyposażony w możliwość rozpoznawania twarzy, czyli to są te dane biometryczne. Ponadto będzie to narzędzie również umożliwiało bezpieczny podpis elektroniczny. Posiadacz starego dowodu nie będzie musiał wymieniać go na nowy. Dotychczasowe dowody osobiste zachowują swoją ważność do, jak poprzednio to było, 10 lat. Natomiast będzie możliwość od marca 2019 roku złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, który będzie oczywiście wydawany bezpłatnie na wniosek osoby zainteresowanej. Ustawa obowiązuje od marca 2019 roku. Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Biuro Legislacyjne Senatu zgłosiło dwa zagadnienia, które zostały przełożone na 4 poprawki do ustawy. Są to poprawki doprecyzowujące materię ustawy. Zostały one zaakceptowane przez członków komisji jednogłośnie i prawdopodobnie zostaną uchwalone.